Cześć kochani, tu Agnieszka i słuchajcie, wielkie po prostu jaja. Chciałam dla Was nagrać dzisiaj film właśnie teraz o butach, ale zginęła mi jedna para butów i po prostu nie mam pojęcia gdzie jest, muszę przegrzebać te 100 kilkadziesiąt, prawie 200 par butów, pudełek, żeby znaleźć te buty, więc dzisiaj jest mierzymy, bo i tak muszę je nagrać, bo mi przyszły rzeczy ze sklepu Joinst, więc dzisiaj jest mierzymy, a w weekend będziecie mieć film obuwniczy. Bardzo Was za to przepraszam, ale po prostu no, nie jestem w stanie ich znaleźć w tym momencie. Już mam dość, już się zmęczyłam, zgrzałam i tak dalej. Także dzisiaj robimy mierzymy. Jak zawsze wszystkie linki do rzeczy, które będę dzisiaj pokazywać, będziecie mieć w opisie. I to jest sklep Joinst. To jest sklep, z którym ja współpracowałam raz w zeszłym roku. No i w tym roku też się do mnie odezwali. Teraz jest w ogóle taki sezon, no jakiś wiecie, przed świętami i tak dalej, więc wszystkie te sklepy chcą pokazywać swoje rzeczy. No i tym się akurat udało u mnie na kanale, że się pojawią. Aczkolwiek nie wszystkim się udaje, bo bym chyba musiała codziennie kręcić te sklepy chińskie. Ale dobra, nie rozgaduję się, wiecie co? Zmęczyłam się strasznie tym szukaniem, ale już zaczynamy. Pokazuję Wam, co ja dzisiaj tutaj mam. I tak, joinsowe zamówienie przyszło do mnie w dwóch workach, zostało podzielone. To przyszło pierwsze, a to przyszło wczoraj bodajże. Także zaczniemy od większego wora i ja jak zwykle nie do końca pamiętam, co ja zamówiłam, bo to było już jakiś czas temu. Pierwsze zamówienie przyszło do mnie chyba z 2 tygodnie temu, a na to właśnie musiałam trochę dłużej poczekać. Także tutaj też nie mogę powiedzieć, żeby było idealnie z wysyłką z ich strony, no ale dobra, zaczynamy w takim razie, wyciągam, przepraszam, że cały czas poprawiam włosy, ale jak mam świeżo umyte włosy, a dzisiaj mam świeżo umyte, to robię mi tak, cały czas, więc no sorry, muszę je poprawiać. Okej, wyciągamy pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz to jest coś szarego. Popatrzcie, jakie mają woreczki, nawet brandowane. To jest coś szarego, to jest pewnie jakaś bluza albo sweter, bo coś kojarzę, że coś takiego właśnie zamówiłam. Aha, już wiem, co to jest, tak. To jest taka szara, melanżowa, jasna bluza, taka totalnie basicowa z okrągłym, z trójkątnym dekoltem. Natomiast ja na stronie widziałam, że te bluzy były tak fajnie zakładane, tak jak ja mam dzisiaj sweterek na gołe ramię. I nie wiem, w jakiś sposób kliknęłam właśnie chyba szary kolor, który ma zupełnie inne zdjęcie i mam wrażenie, że jest zupełnie inna ta bluza. Jest właśnie tylko tak zwyczajnie założona, więc będziemy ją próbować. No raczej się nie rozciągnie na ramię, tak jak sobie to wyobrażałam, ale tak. Rękawki proste, z takimi mikrościągaczami, dekolt widzę niezbyt chyba duży, ja mam rozmiar L, o, ja mam rozmiar L, a to wcale nie wydaje się takie duże. I zobaczymy na metkę, chociaż pewnie tutaj nie ma szału żadnego, 100% napisane po chińsku, 100% czegoś. Zakładam, że jest to poliester, o ile nie jakiś akryl, ale przypuszczam, że poliester. Wydaje mi się, że to może całkiem fajnie wyglądać na przykład do takiej bluzki koronkowej, jeżeli ten dekolt będzie większy, nie wiem jaki będzie. Przekonajmy się, zmierzmy. Ta-dam! Zwykła, szara bluza. Rzadko u mnie chyba widzicie takie zwykłe rzeczy. Dobra, i teraz wielki test. No z założenia to niby miało być tak, przynajmniej na innych kolorach tego ubrania, tak na stronie to wygląda tak. Ale to nie wygląda tak, moim zdaniem. Taka zwykła po prostu szara bluzeczka. Jest bardzo miła w dotyku, bardzo przyjemna. I jest też, widzicie, taka nieobcisła, nie za obcisła, fajnie odszyta, rękawki ma odpowiedniej długości. Także dla mnie to jest takie ubranie, które ja założę, wyciągnę z szafy i założę, wiecie, tak bez myślenia. Lubię mieć też takie rzeczy. Oprócz tych bardziej świrniętych, może tak, pokażę Wam się jeszcze z każdej strony. Zadowolona jestem z tego, podoba mi się. Jest takie po prostu zwykłe, szare, spokojne, ja od razu się czuję taka bardziej, wiecie, opanowana, spokojna, tak mięciutko, jesienno-zimowo, zimowo właściwie. Także dla mnie jest ok. Dawajcie znać, czy Wam się podoba, czy się Wam na przykład nie podoba. To Was uraczyłam anegdotką na sam początek filmu, nie? Problemy, jak się ma za dużo butów. Ale teraz już wyciągam kolejne ubranie. Aha, i wiem, co to jest. Wiecie, co to jest? To jest taki dresik, przynajmniej w założeniu. O, a nawet chyba lepszy. Jak sobie zamówiłam swego czasu z innego sklepu chińskiego, tak, ten jest chyba będzie lepszy. Kurczę, fajnie. Bo pamiętacie ten dresik? Pewnie pamiętacie. Taki czarny. Pokazywałam go w zwykłym holu zakupowym, nie w żadnym chińskim mierzymy. I tutaj mamy metkę Joinst, rozmiar XL. O, to pewnie będzie dobry na mnie. Bo ja szczerze mówiąc jakaś wąska w talii wcale nie jestem, a to też nie wydaje się duże. Może to będą bardziej takie leginsy? Coś takiego? No w każdym razie, zobaczymy na metkę ze składem.
która tutaj się nie pojawia chyba. Nie zobaczymy na metkę ze składem, ponieważ tej metki nie ma. Także jedyne, co mogę zrobić, to zmierzyć i zobaczyć, jak to będzie leżeć. Ale myślę, że to też jest poliester, bo to jest takie ewidentnie poliestrowe. No na tyle jestem w stanie wyczuć dotykiem już. Dobra, założę i zobaczmy. Myślę, że to jest takie fajne, casualowe, nawet po domu. Bardziej z tą myślą to zamówiłam, także zobaczmy. Wiecie co? Idealne są. Idealne są te dresiki. Ja wiem, że to poliester, że to nic, wiecie, niesamowitego, ale to, jak one są taką drugą skórą, to jest świetne. I bardzo się cieszę, że wzięłam ten rozmiar. Popatrzcie, one mają luźną tutaj gumkę, dla mnie luźną przy tym rozmiarze. I bardzo, bardzo się cieszę, bo te, które miałam i mam w dalszym ciągu, te wcześniejsze, praktycznie takie same, były albo za ciasne, jak miały gumę, albo są trochę za luźne i muszę je dosyć mocno wiązać po prostu, jak są z samym sznurkiem. Nie wiem, czy wiecie, o które spodnie mi chodzi, mam nadzieję, że wiecie. A te właśnie przez to, że są tylko tutaj na takiej luźnej gumce, to są idealne. Strasznie wygodne. Ja ich praktycznie w ogóle nie czuję na ciele. Pokażę się Wam jeszcze z tyłu, żebyście sobie zobaczyli pupki moje. Ale nie, tak serio, naprawdę, są bardzo fajne. Są po prostu bardzo fajne i szczerze to tamte też są fajne, ale są mniej fajne i ja tamte przerobię na domowe, a te będę miała ewentualnie takie do śmigania, wiecie, gdzieś na zewnątrz. Jestem zadowolona i bardzo jestem zszokowana przede wszystkim, bo zazwyczaj ja mam ze spodniami z takich chińskich stron, wiecie, tak średnio, na bakier, nie, zazwyczaj coś jest nie tak, a te są tak wygodne, że szczerze mówiąc to, gdyby nie to, że jeszcze ich nie prałam, to bym nie miała o ty ich ściągać. Więc jestem na tak. Yeah! Następna rzecz z wielkiego wora to jest płaszcz w zielonym kolorze. Ja kocham zielony kolor i jak zobaczyłam ten płaszczyk, to po prostu stwierdziłam, nie no, to jest coś, co ja muszę po prostu zamówić, nie ma innej opcji. Ale to nie jest płaszcz zimowy, to nie jest płaszcz zimowy, tylko to jest właśnie bardziej taki płaszczyk na wiosnę, na jesień, na wyższe temperatury, takie powiedzmy 10 stopni, 15, coś takiego. Ale stwierdziłam, że tak mi się strasznie podoba, że zadziałam tym razem mniej praktycznie i nie będę zamawiała czegoś, co jest mi teraz potrzebne, bo w sumie nie jest, tylko zamówię coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. I tutaj mamy 70% bawełny i 30% poliestru. Wiecie, co ja widzę na metce z drugiej strony? Z drugiej strony na metce jest nazwa koncernu, do którego należą Zara, Bershka itd., itd. Czyli sprawa, wydaje mi się, jest jasna. Bo generalnie ten koncern i te sklepy szyją właśnie w Chinach i często jest tak, że te ubrania, które przychodzą z takich zwykłych chińskich sklepów, mają właśnie wszyte metki tego koncernu i są po prostu sprzedawane taniej. A to jest to samo. Także taki prosty płaszczyk, spójrzcie tutaj, jest pomięty, będę go musiała prasować. Ma takie fajne tutaj klamry po bokach, przód jest taki trochę ramoneskowy, zresztą widzicie na zdjęciu. No i jest cudowny kolor, mam nadzieję, że uda mi się go oddać w kamerze, bo jest naprawdę taki piękny, soczysty, trawiasty, ale troszkę ciemniejszy kolor. Dobra, zmierzmy go i zobaczmy. Aha, poczekajcie, zmierzmy go, zobaczmy jak pasuje. Jeszcze powiem, ja mam rozmiar M. To teraz chwila prawdy z tą rzeczą, która mi się bardzo, bardzo podoba. I to jest ten płaszczyk. Kurczę, prasowałam go i znowu nie doprasowałam. Podobnie jak w ostatnim, którymś z ostatnich filmów też nie doprasowałam. I zaprasowałam sobie na prosto tutaj ten kołnierz, który powinien być bardziej tak, że tak powiem, odstający. Ale czekajcie, muszę się wypoprawiać tutaj. Okej, no to patrzymy. Zobaczymy tak. Tak, spróbuję go zapiąć, bo on może całkiem fajnie wyglądać, jak jest zapięty. No, wygląda całkiem fajnie, ale coś tutaj dziwnie odstaje z boku. Nie wiem co, jakoś jest dziwnie wyszyty. Czekajcie, obrócę się i Wam pokażę z każdej strony. Tadam. Tak, coś tu jest z boku tak jakby wklęśnięte. Prawda? Powiedz mi zza kamery. Mam rację? Mam rację. Dobrze. Czyli nie tylko ja to widzę, więc może tak? Może tak? Aha, wiem co tutaj się dzieje. Już wiem o co chodzi, słuchajcie. Za bardzo jest ściśnięte, są te paseczki. Zaraz rozluźnię. Dobra, poluzowałam sobie te szlufki, ale one teraz tak dziwnie odstają. Więc będę je musiała dać raczej tak, jak są tutaj. Ale to właśnie ze względu na te szlufki tutaj się troszkę bardziej zwija. No po prostu jest tak nie w kij, nie w oko. O, może tak. Dzisiaj hasło dnia chyba będzie nie w kij, nie w oko, bo już wcześniej powiedziałam, ale Wy jeszcze o tym nie wiecie. Dobra, płaszczyk wygląda tak. Bardzo mi się kolor podoba. Będę w nim chodzić na wiosnę, to na pewno, właśnie ze względu na ten kolor. Fason też mi się podoba, też nie jest jakiś tragiczny. Ja lubię takie fasony, lubię jak jest
nie za dużo, ale więcej na przykład takich zipów, jak tutaj macie na rękawkach, jak są jakieś takie elementy, właśnie kieszenie i tak dalej. Także moim zdaniem nie jest zły i będę w nim chodzić. A teraz dawajcie mi znać koniecznie najbardziej, bo ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj wyciągnęłam, a wy jeszcze o nich nie wiecie, ta rzecz, że tak powiem, najbardziej mi się podobała. Dawajcie mi koniecznie znać, co sądzicie. To teraz czas się dobrać do mniejszego worka. I tutaj powinny być dwie rzeczy. Wyciągam w takim razie numer jeden. I pojawia się neon. To jest neonowy golfik, z tego co kojarzę. O, jest taki przyjemny całkiem w dotyku, taki jak bawełniany. Pewnie nie jest to 100% bawełny, ale taki w uczuciu jest nawet całkiem fajny. Nie, w ogóle nie ma bawełny, jest 95% poliester, 5% spandex. Ale znowu to jest taki poliester, który kojarzy się właśnie tak bawełnianie. Jest taki miękki, to nie jest śliski poliester, to nie jest taki plastikowy, tylko właśnie taki jak bawełna. No taki typowy, jak możecie znaleźć na przykład w sieciówkach. I to jest taka prosta bluzka z golfikiem, z półgolfem chyba, tak obstawiam. No, tak mi się wydaje, że z półgolfem, właśnie w takim neonowym kolorze. I ja już to widzę na przykład do płaszcza w kratę. Bardzo mi się podoba takie zestawienie, tak sobie wykoncypowałam. I co? Po prostu może to zmierzmy i zobaczmy, czy w ogóle nam nie pasuje. Bo ja tutaj chyba wzięłam też jakiś gigantyczny rozmiar. Nie, chyba nie gigantyczny. Tym razem chyba był normalny. Tak, wzięłam gigantyczny rozmiar S. No i powiem Wam, że ten golfik to jest, kurczę, taki obcisły dość na styk. Ja wolę trochę luźniejsze rzeczy, bo nie lubię, jak mi tu żebra znać, brzuch i tak dalej. Ale nie jest taki zły wcale. Jest okej, też taki zwykły, klasyczny, powiedzmy tak. Jest okej, pokażę Wam teraz jeszcze z każdej strony. Ta-dam! Nie wiem, czy było coś widać, jak się tak ruszam. Pokażę jeszcze raz, jak wygląda z tyłu. Teraz z przodu, a teraz idę po płaszcz i założę płaszcz w kratę i Wam pokażę, o co mi chodzi. Niach, niach, niach. Me like it. To jest moja koncepcja z płaszczykiem. Po prostu tak, żeby coś takiego neonowego wystawało. Podoba mi się ta wersja, natomiast ściągam płaszcz i mówię dalej. Natomiast nie wiem, czy nosiłabym ten golf tak sam, bo on wydaje mi się, że niby jest okej, ale... No ja nie lubię tak podkreślać aż tak bardzo kształtów. Na pewno nie nosiłabym go tak, jak mnie teraz widzicie, obcisłe spodnie i obcisły golf. Najwyżej do jakiejś spódnicy rozkloszowanej albo asymetrycznej, coś takiego. No nie lubię po prostu. Wydaje mi się też, że trochę dziwnie tutaj leży ten golf u góry. Popatrzcie, on ma taką długość ni w kij, ni w oko. Bo tak jest, taki o, tak się dziwnie robi. A, jeszcze, czekajcie. A jak się go podwinie, może nawet lepiej wygląda. Może nawet lepiej wygląda tak podwinięty. No dobra, pokazałam Wam, nie wiem, dla mnie to jest całkiem spoko ubranie, może nie ma szału, ale jest ciekawe, jak się je ciekawie zostawi. I teraz dawajcie znać, czy podoba Wam się tutaj, czy podoba Wam się tutaj. I ostatnia rzecz to jest panterkowe coś. To było chyba niezbyt drogie z tego, co pamiętam. O, ale dotyk, ale dziwne, zły dotyk boli. To w teorii był też taki cienki płaszcz, ale już widzę, że to z płaszczem ma niewiele wspólnego, więcej ma z takim pluszowym szlafrokiem, bo to jest taki plusz i no ma to być taki cienki płaszczyk, narzutka w panterkę. Ale wiecie co, to może całkiem spoko wyglądać, no może nie robi na mnie wielkiego wrażenia i jest bardziej jak szlafrok, zdecydowanie. To może wyglądać nie najgorzej. Zobaczmy, w skład 95% poliester, 5% spandex. I ja mam tutaj rozmiar również S. Dobra, pokazuję Wam jeszcze raz, tak sobie pomacham, żeby było widać, jak macham. O, czekajcie. No dobra, zobaczmy po prostu, jak to wygląda, ale dziwne jest. Los szlafrokos. No dziwne. To jest dziwne. To jest naprawdę jak taki szlafrok i nie wiem, kurczę, bo... Tak jakby abstrahując od materiału, z którego to jest wykonane, bo wiecie, jakie są szlafroki, takie miękkie, puchate, to sam fason i tak jakby jest okej. Okay. I tak jakby, i wszystko moim zdaniem jest okej. Okay. I wzór też jest fajny, natomiast to skojarzenie takie szlafrokowe jest takie, że od razu ta rzecz mi się nie wydaje, może tak? Ale nie wiem, z drugiej strony nie wygląda moim zdaniem też jakoś tragicznie, no ale to nie jest to do końca, czego się spodziewałam. Pokażę się Wam
może z każdej strony. Rozmiarowo jest okej, fasonowo jest okej, wzorowo jest okej, i tak zacznę sobie teraz wymieniać, co jest okej. Natomiast nie wiem, mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego ubrania. Podpowiedzcie, dajcie znać, czy jest okej według Was, czy nie. Okej, moi drodzy, jak widzicie, jestem z powrotem w tym. Mam nadzieję, że to Mierzymy się Wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. I bardzo przepraszam jeszcze raz osoby, które myślały, że dzisiaj będzie film obuwniczy. Ja też tak myślałam, ale muszę przegrzebać całą szafę. No niestety, ani się nie chciało, nie miałam już siły i w ogóle... Aaaa! No. Dobra, widzimy się następnym razem. Pa!